Szczęść Boże, coś wam powiem. Syn Boży wykorzystuje dzisiejsze wydarzenia, by oznajmić słuchaczom prawdę o relacjach, które są znacznie ważniejsze i mocniejsze niż te wynikające z więzów krwi. Stawia najpierw pytanie, którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Jakże zdumiewające pytanie, którego nikt się na pewno nie spodziewał. Już ojcowie Kościoła pytali, co znaczy to tajemnicze pouczenie. Przecież jego matką jest niepokalana i dziewicza Maryja. Czyżby również ktoś inny mógł się stać jego matką? Czyżby nawet mężczyzna? Ojcowie Kościoła mówili o macierzyństwie Kościoła oraz o różnicy między wiarą niedojrzałą i dojrzałą. Pełniący wolę Bożą mogą być bratem i siostrą, ale nie każdy jest matką. Matką stają się ci, którzy realnie przyczyniają się do tego, że Chrystus rodzi się w duszach coraz to nowych ludzi. Święty Paweł często odwoływał się do tego macierzyństwa Kościoła. W liście do Galatów czytamy: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, dopóki Chrystus się w was nie ukształtuje. Lub w pierwszym liście do Tesaloniczan: Stanęliśmy pośród was jak matka troskliwie opiekująca się swymi dziećmi. Niewątpliwie do rodziny Jezusa i tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, należy wielu świętych i błogosławionych. Z modlitwy, rozważania Słowa Bożego, a nade wszystko z Eucharystii czerpali siły do trwania przy Bogu mimo różnorakich przeciwności. Ale najlepsze i uprzywilejowane miejsce zajmuje oczywiście Maryja. Łączą ją więzy krwi z Jezusem, ale także słuchanie oraz wypełnianie woli Bożej, bo każde zbawcze wydarzenie rozważała w swoim sercu. Święty Augustyn napisał o Maryi takie słowa: Święta Maria, która z wiarą uwierzyła i poczęła, miała być przede wszystkim bardziej uczennicą niż Matką Chrystusa. Największą wielkość można osiągnąć poprzez wierne wypełnianie planów, które Bóg dla nas przygotował, właśnie tak, jak czyniła to Matka Boża. Również nasze relacje rodzinne są bardzo ważne, bo to one wypływają na jakość naszych relacji z innymi ludźmi. Nasza rodzina to miejsce rozwoju naszego ciała, rozumu i ducha. Przesiąknięci dobrą atmosferą w naszych domach, potrafimy dzielić się tym, co mamy najlepsze, i to z każdym napotkanym człowiekiem. Jezus miał świadomość swego pochodzenia, ale wiedział również, że rodziną są wszyscy życzliwi sobie ludzie. Dlatego pełnić wolę Bożą to zachować wierność nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się po naszej myśli, ale także i wtedy, gdy nasz świat wali się w gruzy. Jeśli jednak ktoś nie przejmuje się wolą Bożą, a przykazania Boże zachowuje tylko wtedy, kiedy mu to jest wygodne, taki człowiek, choćby był ochrzczony i uważał się za chrześcijanina, to Apokalipsa podsumowuje: ma imię, że żyje, a jest umarły. Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam, abyśmy jak ona z radością przyjęli wezwanie, które Pan kieruje do każdego z nas, oddając się z posłuszeństwem Bożym planom wobec każdego z nas.